Stadion Dynama w Mińsku i mecz grupy trzeciej Holandia, Białoruś. Oczywiście Białorusini są gospodarzem tego spotkania. Holendrzy przyjechali tutaj po 3 punkty, chociaż mają w pamięci rok 95, kiedy tutaj przegrali z Białorusinami 0-1. Oto jedenastka zespołu gospodarzy osłabiona, nie ma bowiem gwiazdy Dynama Kijów Aleksandra Hackiewicza, ale podobnie osłabiony jest zespół holenderski, bo do Mińska nie przyjechało 2 zawodników, Jimmy Floyd, Hasenbank i Edgar Davids. Obaj są kontuzjowani. Na biało zespół białoruski, na pomarańczowo oczywiście zespół holenderski, który ma nadzieję powalczyć z Czechami skutecznie o pierwsze miejsce w tej grupie, dające bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Europy. Oto pierwsza groźna sytuacja w tym meczu. Główka Kulczyja nad poprzeczką i Holendrz numer 8 to Koku, gwiazda Barcelony. Podanie na pole karne, tutaj jest Kleifert i teraz ogromna szansa przed Runem van Nistelrooyem, niewykorzystana. Ponownie Koku, Holendrzy w natarciu, to oni oczywiście uzyskali przewagę po tych pierwszych dość niemrawych minutach. Teraz oni dyktują warunki i kolejna sytuacja niewykorzystana. Strzelał Clarence Zeidorf, gracz Milanu, a to Eduard Mofiej, pokrzykujący na swoich graczy trener zespołu białoruskiego Van Bronckhorst. Rzut rożny dla gości, groźnie tam na linii bramkowej zespołu białoruskiego próbował dobijać Japsztam, no ale efekt jego uderzenia widzieliśmy. Końcówka pierwszej części spotkania, raczej słabego, faulowany gracz białoruski i od własnej bramki rozpoczyna Tumiłowicz. To już jest druga część tego meczu, wciąż przewaga gości. Druga piłka, teraz w kierunku Van Bronckhorsta, Van Bronckhorst, pole karne, zaskakujące uderzenie, dobitka Zendena i znakomicie Tumiłowicz. Z pewnością bramkarz reprezentacji Białorusi był bohaterem tej akcji, Gennadij Tumiłowicz, znakomity refleks. Holendrzy już mogli prowadzić 1-0. I odpowiedź gospodarzy. Szunejko. Przedłużenie piłki na lewą stronę. Uderzał wprowadzony na boisko Gleb. I znów Holendrzy. Overmars, który wszedł na boisko w drugiej części meczu. Overmars, znakomity taniec z piłką i jeszcze fantastyczniejsze uderzenie. Niesamowity strzał Marka Overmarsa. Znajduje drogę do siatki. Tym razem bramkarz reprezentacji Białorusi nie miał nic do powiedzenia. Popatrzmy jeszcze raz. Poszukał i Sztaniuka, i Białkiewicza i popisał się takim fantastycznym uderzeniem Mark Overmars. Miał nie grać w tym meczu, bo on też narzekał na uraz, ale znalazł się w szerokiej kadrze. No i w drugiej części meczu wszedł na boisko. I oto popisał się takim strzałem, który dał reprezentacji Holandii prowadzenie. 1-0. Była to 62. minuta meczu. Teraz Białorusini oczywiście natarli ze zdwojoną siłą, narażając się na kontrataki. Oto jeden z nich. Podanie do Kleiferta. I gracz Barcelony nie marnuje takiej okazji. 68. minuta, więc zaledwie 6 minut po pierwszej bramce jest drugi gol dla reprezentacji Holandii. Patrick Kleifert w objęciach Ruda van Nistelrooya, który dzisiaj no, nie błyszczy formą, a jest to przecież najskuteczniejszy w eliminacjach gracz zespołu holenderskiego, ale dla zespołu pomarańczowych ważne jest to, że drużyna prowadzi 2-0 i takim wynikiem kończy się ten mecz, a zatem zwycięstwo ekipy pomarańczowych na trudnym boisku w Mińsku.